Po 5 miesiącach pracy i zainwestowaniu ponad 2,5 miliona złotych w końcu zakończyła się modernizacja oddziału onkologii klinicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Powstał nowoczesny oddział łóżkowy, który podniesie komfort pracy lekarzy, ale przede wszystkim pacjentów. Karolina Komada. 18 nowych łóżek pojawiły się na oddziale onkologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Wkrótce pojawią się tu pacjenci. Pięciomiesięczne prace modernizacyjne dotyczyły poprawy stanu technicznego istniejących pomieszczeń, a także jakość leczenia pacjentów. Na pewno usprawni to funkcjonowanie przyjęć pacjentów, ich bezpośredniej obsługi, ale również udzielanie świadczeń. Te inwestycje w sprzęty, w nową infrastrukturę pozwalają jak gdyby podnosić jakość. Myślę, że przy dobrych ocenach, jakie otrzymujemy od naszych pacjentów, tutaj w obszarze onkologicznym zostaliśmy ogłoszeni najlepszym szpitalem w kraju według ocen naszych pacjentów, więc teraz jeszcze wychodzimy naprzeciw, że możemy im dać lepsze warunki, w których będą leczeni. A kompleksowy remont oddziału onkologii za ponad 2,5 miliona złotych wpłynie też na polepszenie warunków pracy lekarzy. Tu leczony jest każdy rodzaj nowotworów z wyjątkiem czerniaka, który jest leczony w ościennym ośrodku. Trafiają tu pacjenci z ciężkimi diagnozami, z trudnymi chorobami, często przytłoczeni diagnozą. Nasza praca to nie tylko tych pacjentów leczyć najlepiej, jak umiemy, w oparciu o możliwości refundacyjne, ale też odpowiednie wsparcie tego chorego, dodanie mu otuchy, takie zaopiekowanie się chorym. Oprócz lekarzy nad pacjentami czuwają też psychologowie i pielęgniarki. Praca z pacjentami onkologicznymi jest to praca bardzo ciężka. To są pacjenci, którzy borykają się z różnymi problemami. Choroba spada na nich jak grom z jasnego nieba, więc to jest trudny pacjent, ale i wdzięczny pacjent. Także ma całą satysfakcję mamy z tej naszej pracy, że pacjent jest zadowolony. Generalny remont oddziału onkologii dofinansowało Ministerstwo Zdrowia z projektu Infrastruktura i Środowisko.